Witam serdecznie. Dzisiaj się zajmiemy kolorowymi niespodziankami. Wyjątkowo mało mamy tutaj materiału do wzięcia. Karteczki już przycięte, pędzle, farby ciemne, biała i czerwona, może nam się uda tutaj je wykorzystać, kredki, pojemniczek na wodę, nożyczki, wykałaczki i dobre pomysły. Zapraszam. Bierzemy pierwszą kartkę i kolorujemy ją kredkami, tak jak nam fantazja podpowiada. Tutaj akurat będą jasne kolory, pogodne, żółcienie, róże i czerwienie. Teraz na odwrót wezmę zimne kolory. Błękity, granatowe odcienie i fiolety. Biorę trzecią kartkę i teraz już będą na przemian i jasne kolory, ciepłe i zimne. I czwarta propozycja, bardziej kolista. Tak naprawdę ważne jest, żeby cała powierzchnia tych karteczek była pokryta kolorami. Nieważne, czy to będą paski, kropki, czy jakieś inne wzory. Zajmiemy się pierwszą naszą kolorowanką i malujemy granatową farbą, czarną, jakąś ciemną w każdym razie. Jeżeli będziecie potrzebowali, możecie pokryć farbą raz albo dwa razy, tak żeby nie było widać tego wzoru spod spodu. Jeżeli chcemy użyć innej farby, musimy zmienić wodę, jeżeli będzie trochę zabrudzona, żeby nam tutaj nie zmieniała za bardzo koloru, którym będziemy pokrywali kolejną naszą pracę. Kolejną czarną farbą będę przykrywał. Ostatnia propozycja będzie białą farbą pokryta. Zabieramy się za pierwszą naszą propozycję. Niespodzianka z rybami. Podwodny świat. Wydrapujemy rośliny pod wodą. Teraz ryba. Ślimak i groźny rekin. Już nawet nie pamiętam, jakie były kolory pod spodem, pod czarną farbą położone, ale spróbuję zrobić kosmos. Jeżeli mam czarny tutaj kolor, czarne przestworza, to zobaczymy, co wyjdzie. Mamy kartkę pomalowaną na zielono. Może pojawi się smok. Na białym tle rysujemy naszą niespodziankę. Będzie to księżniczka. Jeżeli okazuje się, że strona ta ostra, wykałaczki, nie daje pożądanego efektu, możemy odwrócić i tą grubszą
kontynuować nasz rysunek. Jeżeli coś się nam nie udało, jeżeli mamy jeszcze farbę na pędzlu, jeszcze nie zaschniętym, możemy zamalować te miejsca, z których jesteśmy niezadowoleni i wrócić do początku. Łatwo nam będzie wydrapywać te miejsca kolorowe pod spodem, pod farbą, póki ta farba będzie jeszcze lekko wilgotna. Jak się zrobi zupełnie sucha, już może być z tym problem. Pamiętajcie o rodzicach i rodzeństwie. Możecie dla nich robić te niespodzianki kolorowe. I życzę oczywiście miłej zabawy wspólnej.